Czy kiedykolwiek zabrakło Ci czasu na zrobienie czegoś ważnego? Albo pomyślałeś, przydałaby się jeszcze godzina. Jak zatrzymać uciekający czas? Ugotujmy go i odzyskajmy tę cenną godzinę. W życiu są różne poziomy zadań. Są te najważniejsze. Nasze obowiązki, cele, marzenia. One niestety wymagają największego zaangażowania i poświęcenia czasu i z tego powodu lądują w kategorii jutro. Są też rzeczy bardziej przyjemne. Wyskoczę do kina, pójdę na spacer do parku, zagram z kumplami na boisku. No i rzeczy, bez których obejść się przecież nie możemy. 10 razy dziennie sprawdzę pocztę, czy ktoś wrzucił coś na Face'a, posiedzę tam, obejrzę śmieszne filmy na YouTubie. No i jest jeszcze jedna rzecz, której rozciągnąć się nie da. Twoje życie i twój czas. Jak działamy? Zajmujemy się oczywiście tym, co nie wymaga od nas dużego zaangażowania. Najpierw odpocznę, poleżę, może dłużej pośpię, wyskoczę do kina, spotkam się ze znajomymi. No i kiedy już czas mnie goni, zajmę się tym, co odkładałem na jutro. I co się wtedy dzieje? Twoje życie niestety się nie rozciągnie, a czas okaże się za krótki. Czy można to odwrócić? Zaraz sprawdzimy. W książce Galeria Bajek wiersze czytane obrazem jest bajka o czasie. W niej zegar i kalendarz podniosły rewolucję i cały świat stanął na głowie, bo nie chciały dłużej mierzyć czasu ani dat. Na koniec porządek wprowadziły marzenia i cele. To marzenia dość już miały, wsparły je odważnie cele. Bez porządku w planowaniu nie osiągniesz w życiu wiele. Tak kalendarz i zegarek zawstydzone marzeniami, tak jak kiedyś się zajęli wskazówkami i datami. Zobaczmy, co stanie się z naszym czasem, kiedy odwrócimy sytuację. Kiedy już wiesz, co jest w życiu dla Ciebie ważne i co jest Twoim marzeniem, celem, obowiązkiem, zacznij od tego. Ale nie musisz być cyborgiem. Kiedy wykonasz część pracy, pozwól sobie na relaks. Ale pamiętaj o tym, co ważne, żeby zaraz do tego wrócić. Nagródź się, zagraj sobie, zajrzyj na Face'a, ale za chwilę wróć do swoich priorytetów. Do tego, co w życiu jest najważniejsze. Co się okaże? Że kiedy działasz w życiu zgodnie ze swoimi marzeniami, celami, priorytetami, okaże się, że ta godzina, która zawsze brakuje, zostaje na sam koniec, żeby móc zjeść deser. Rób to, co ważne w życiu, a później zajmij się przyjemnościami. Nigdy nie zabraknie Ci czasu na marzenia. Zapraszam do swoich książek, do wydawnictwa Mind and Dream. Życzę sukcesów z marzeniami. Michał Zawadka.